W jaki sposób fundusz wspiera rozwój biometanu w Polsce? Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od wielu lat wspiera rozwój biogazu, biometanu. Teraz nowe programy pomocowe nie wykluczają właśnie rozwoju w kierunku biometanu, w szczególności rozwoju biometanu, tego co jeszcze dotychczas nie było. Nie było po prostu zgłaszanych projektów, w związku z tym też nie było programów stricte dedykowanych na ten cel. Ale programy, które są obecnie, czyli począwszy od NG+, najstarszym programie pomocowym ze środków krajowych, ale poprzez biogaz komunalny czy energię dla wsi, czyli mniejsze projekty dla rolników, ale też i dla innych przedsiębiorców działających na wsi. W tych programach są również niewykluczone, a więc możliwe do wsparcia programy na rzecz rozwoju biometanu. Zatem tutaj są środki z Funduszu Modernizacyjnego i to są środki o dosyć sporej puli, bo to kilka miliardów złotych łącznie licząc. Na biogaz komunalny sam jest 1,5 miliarda złotych, niewykluczone, że będzie więcej, bo takie będą potrzeby. I w programach rolnych 1 miliard i dodatkowe środki w innych programach, 4 miliardy w energii dla wsi. To są naprawdę spore środki, które czekają i tak naprawdę brakuje dobrych projektów. Brakuje projektów, które by pokazywały, że ten biogaz, biometan się opłaca, jest sens funkcjonowania takiej inwestycji. W związku z tym czekamy na projekty dobre, czekamy na projekty, które są bankowalne i komercyjnie się spinają. Nawet możemy zapewnić jako Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, ewentualnie inne nasze też podmioty towarzyszące, wejście kapitałowe. Czyli możemy również wziąć odpowiedzialność za tą inwestycję, jeśli jest ona na tyle ciekawa i na tyle możliwa do zrealizowania, żebyśmy nawet jako Narodowy Fundusz, jako resort klimatu i środowiska bylibyśmy również właśnie zainteresowani wejściem kapitałowym, czyli wspólną realizacją takiej inwestycji.